biurze. No fantastycznie po prostu. No i cieszę się, że jesteście. Posłuchamy, będziemy słuchać muzyki greckiej, tańczyć nietypowo. Ja zawsze przy okazji wszystkich swoich wystaw tańczę. To uważam, to jest część, fragment, nie fragment, duża część mnie samego, z tą tożsamością oczywiście to wszystko prawda. To złożony, można to odmieniać i używać, to określenie na różne sposoby. Złożony, tak jak zacząłem, że złożyło się, że 30 lat temu wystawa, że ona się składa, jest złożona z wielu rzeczywiście obiektów, prawda? I rysunków, i malarstwa, i projektów scenograficznych. Tutaj też dla studentów scenografii, z Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pracuję, gdzie wykładam uczę tej scenografii filmowej, to też jest jak gdyby troszkę, też myślałem o nich, że właśnie pokazuje też dochodzenie, szkice koncepcyjne, prawda? Troszkę taki warsztat. Podkreśla to chyba taką rzecz, która chyba jest udziałem też wielu z nas, znaczy takiego złożoności tożsamości. Jesteśmy w takim mieście, w którym ludzie mają bardzo złożoną tożsamość, mają bardzo złożoną też działalność w związku z tym. W przypadku Michała mamy do czynienia z ową taką złożoną pod tożsamością Greka, Greka Pontyjskiego, podkreślę. O tym długo mówiliśmy również przy okazji realizacji wystawy Wagi. Ta wystawa, ona jest złożona z bardzo wielu rzeczy. Pod względem artystycznym, jak zauważyliście, składa się z wielu dziedzin, którymi Michał Hisulidis się zajmuje. To też jest drugi obszar złożoności, czyli z jednej strony jest, jak zobaczyliście, wybitnym rysownikiem, malarzem, w ostatnim czasie głównie scenografem, zarówno filmowym, jak i teatralnym. To nie wyczerpuje jego aktywności, ale trochę jest to taka wystawa położenia swojego serca, swojego życia na tacy, do waszej oceny.